Marcin Bułka, kluczowa postać, dzięki której Nice ubiega się o detronizację PSG i zdobycie tytułu mistrza Francji. Bramkarz, który w tym sezonie pod względem czystych kąt i skutecznych interwencji jest najlepszym bramkarzem we francuskiej lidze i w czołówce wszystkich lig europejskich. Jednak nie było tak zawsze. Jest to nowa sytuacja dla Polaka, bo jeszcze 3 lata temu był w zupełnie innej sytuacji i nie był raczej dobrze odbierany przez polskich kibiców. W tym materiale postaram się przedstawić wam jego historię oraz przemianę, jaką przeszedł w ostatnich latach. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy jednak od początku i szybko omówmy pierwsze kroki w jego karierze. Marcin swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w wieku 8 lat w lokalnej drużynie Stegny Wyszogród. Z racji swoich dobrych warunków i dobrej postawy w drużynach młodzieżowych został on przeniesiony do ekip z roczników o 2-3 lata starszych od swojego. Gra w starszych rocznikach z pewnością pomogła mu w wypromowaniu siebie, co poskutkowało jego przenosinami do uznanej szkółki w Warszawie, Escoli Varsovia. Bramkarz, pomimo że był już formalnie zawodnikiem Escoli, dopiero po 2 latach na dobre zagościł w ich drużynie i grał tam do 2016 roku. W trakcie jego pobytu w Warszawie polskim bramkarzem zaczął interesować się uznane kluby z Włoch, takie jak Udinese czy Atalanta Bergamo. Nie był on jednak zainteresowany żadną z tych ofert, a na zaproszenie na testy odpowiedział dopiero od gigantów, którzy zgłosili się po niego w podobnym czasie, a była to FC Barcelona oraz Chelsea. Bułka przyjął zaproszenie od obu tych ekip i w każdej z nich dobrze się zaprezentował. Chelsea zaproponowała mu więc definitywny transfer. Natomiast Hiszpanie nie byli tak konkretni, składając jedynie kolejne zaproszenia na testy. Tak więc ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Londynu. Można powiedzieć, że przyjął on tym samym drogę innego polskiego bramkarza sprzed kilkunastu lat, Wojtka Szczęsnego. Tylko że, no właśnie, jest mała różnica. Szczęsny, pomimo podobnie młodego wieku, podczas przenosin do Anglii w płynny sposób poprowadził swoją ówczesną karierę. Przez pierwszy rok rozgrywał mecze w młodzieżowych drużynach Arsenalu, a nawet pod koniec sezonu znalazł się w kadrze meczowej na ławce rezerwowych pierwszej drużyny. Wiedział on jednak, że do dalszego rozwoju potrzebna mu jest regularna gra w seniorskiej drużynie. Dlatego w następnym sezonie zdecydował się na wypożyczenie do ówcześnie trzecioligowego Brentford. Tam Polak od razu wszedł do pierwszego składu. Już w drugim meczu udało mu się nawet obronić rzut karny. Zagrał on pełen sezon, a po latach został on wybrany bramkarzem dekady Brentford. Nie umknęło to działaczom Arsenalu, którzy najpierw po powrocie do Londynu dawali Szczęsnemu szansę w pucharach. Następnie w grudniu 2011 roku zadebiutował w meczu Premier League, aby już w styczniu następnego roku zostać wybranym przez Arsena Wengera jedynką na bramce kanonierów. A dlaczego o tym mówię? A to dlatego, żeby zobrazować wam, jak skrajnie potoczyły się drogi obu tych panów. Bułka po przenosinach do Chelsea, podobnie jak Wojtek, rozgrywał mecze w młodzieżowych ekipach Chelsea, zaczynając od U18 do U23. I tu można postawić kropkę. Bułka w tamtych ekipach rozegrał łącznie 31 spotkań i nigdy nie zadebiutował w oficjalnym meczu The Blues. Były to jedynie mecze drużyn młodzieżowych i spotkania towarzyskie. Można by więc pomyśleć, że czas w Chelsea był przez Marcina zmarnowany. Tak jednak do końca nie było. Polak w trakcie pobytu w Londynie miał do czynienia z takimi trenerami jak Sarri czy Conte, co dla tak młodego zawodnika jest bezcennym doświadczeniem. Po drugie, zahaczył on jeszcze o legendarnych zawodników wychowywanych w starej szkole, a był to m.in. Terry, który tak jak trenerzy na treningach dawał bezcenne doświadczenie, którego ciężko szukać w mniejszych klubach. Nie wpuszczał treningu w ogóle. Ja pamiętam kiedyś chyba tam początkowe treningi miałem, no, 16 lat i nie wyszedłem chyba do piłki, żeby złapać na 5 metrze i ktoś mi strzelił z głowy, oni grali jakiś challenge, nagłówki, kto więcej strzeli. Jak się wydarł na mnie, to wiesz, myślałem, że podejdzie i mnie złapie tutaj, nie? Masz to łatwo. Ale tak, ale potem po treningu, wiesz, wytłumaczył mi, że musisz i mi na spokojnie powiedział. I co dla samego zainteresowanego chyba najważniejsze. U swojego boku miał topowego bramkarza, Thibaut Courtois, który jak sam po latach stwierdził, boiskowo jest chyba najbardziej zbliżony do niego samego. To nie był jednak ostatni wielki klub, w którym ostatni znalazł się Marcin Bułka. Po 3 latach w Londynie i wygaśnięciu kontraktu z klubem zdecydował się na przenosienie do kolejnego giganta, tym razem do PSG. Dla polskich kibiców był to mało zrozumiały ruch. Po takich 3 latach większość spodziewałaby się, że zawodnik poszuka klubu, gdzie wywalczy sobie miejsce pierwszego golkipera i złapie tym samym rytm meczowy. Tak się nie stało, więc pytanie jest, dlaczego w ogóle Marcin zdecydował się na jakikolwiek transfer? Wpływ na przenosiny mogła mieć rosnąca konkurencja na pozycji bramkarza, bo w końcu sezon wcześniej do klubu został sprowadzony po rekordowej kwocie za bramkarza 80 milionów euro Kepa Arrizabalaga. Ta sprawa nie była jednak kluczowa w tym wszystkim. Decyzją, jak sam zainteresowany twierdzi, było niespełnienie większości obietnic, jakie zostały mu złożone podczas podpisywania umowy. Odszedłem z Chelsea nie tylko z powodu Kepy, ale było też kilka innych aspektów, o których rozmawialiśmy po przygotowaniach do sezonu w zeszłym roku i które nie zostały spełnione. To, co zostało mi powiedziane, spełniło się tylko w kilku procentach. Nie do końca się dogadaliśmy. W takim razie zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Dlaczego z tak wielu możliwych kierunków do przenosin Marcin akurat zdecydował się na transfer do PSG? Powody mogą być 3. Pierwszym z nich jest ilość wychowanków, którą udało się wychować Paryżanom i którzy w następnych latach swojej kariery weszli na topowy poziom w najlepszych
najlepszych klubach. W końcu do Paryża nie bez powodu przyległa łatka, klubu, który wychowuje mnóstwo utalentowanych zawodników, jednak co ciekawe, nie dla samych siebie. Przykładowo, Christopher Nkunku po 4 latach w Paryżu został sprzedany do RB Lipsk i od razu został kluczową postacią tej drużyny, zdobywając również tytuł króla strzelców Bundesligi, czy Mike Maignan, który za zaledwie 1 000 000 euro został sprzedany do Lille, a kilka lat później do Milanu, już za 15, w którym prezentuje się do tej pory świetnie i na dodatek aktualnie jest pierwszym bramkarzem reprezentacji Francji. Bycie zawodnikiem, który na początku swojej kariery rozwijał się w tak wielkim zespole, legitymuje zawodnika w następnych klubach, które decydują się na sprowadzenie ich do siebie. A tak na ten temat wypowiedział się polski bramkarz. Jestem bardzo zadowolony i zaszczycony, mogąc dołączyć do Paris Saint-Germain. Ten klub jest znany z tego, że pozwala wielu młodym graczom zaprezentować swój potencjał. Po moim doświadczeniu z Anglii zrobię, co w mojej mocy, aby kontynuować moje postępy z fantastycznym składem, a zwłaszcza z najlepszymi bramkarzami. Nie mogę doczekać się poniedziałkowego treningu. Drugi powód jest dosyć oczywisty, bo są nim oczywiście zarobki. Czas, w którym Bułka przenosił się do Paryża, był okresem, w którym PSG wydawało rekordowe sumy na płace i transfery. Nie zrozumcie mnie źle. W tym momencie sumy takie jak 50 milionów euro za Dembele, czy 95 milionów euro za Kolomłaniego są dalej ogromne, ale nie odstają już tak bardzo na tle topowych drużyn Europy. Natomiast w latach 17-20 klub z Paryża praktycznie w ogóle nie liczył się z wydawanymi sumami i sprowadzali kogo chcieli za nieproporcjonalnie ogromne sumy, a pierwsze oczywiście nasuwa się transfer Neymara za rekordową do tej pory sumę 222 milionów euro. Teraz można powiedzieć, że odnaleźli pomysł na drużynę. Natomiast Bułka w 2020, kiedy przenosił się na Parc des Princes, zapewne mocno skorzystał finansowo na trendzie, w jaki prowadzona była ówczesna drużyna. I ostatni powód, który dla samego zainteresowanego był chyba w tej całej sprawie kluczowy. Skoro zarząd Chelsea nie spełnił pewnych aspektów, które ustalił z zawodnikiem i chodzi tu raczej o jego minuty na boisku, to można domyślać się, że zarząd PSG mógł zapewnić o daniu szansy sporadycznej gry w któryś z mniej ważnych dla klubu rozgrywkach. Ta narracja mogła być wiarygodna ze względu na to, że po sezonie 18-19 odszedł z zespołu zasłużony bramkarz Gianluigi Buffon. Kevin Trapp natomiast po powrocie z wypożyczenia w tym samym okienku na stałe przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt, a Alphonse Areola na rok został wypożyczony do Realu Madryt. Jednak ciężko było uwierzyć w to, że PSG po odejściu tylu bramkarzy nie zdecyduje się na sprowadzenie do siebie klasowych zastępców. W tym samym okienku co Marcin został sprowadzony Sergio Rico, który co prawda mógł być w zasięgu Polaka w wygraniu rywalizacji. Tak przyjście Keylora Navasa na dobre ustaliło pozycję Marcina jako drugiego bądź trzeciego bramkarza w hierarchii. Jednak próg przebicia 0 meczy rozegranych w Chelsea nie był ciężki do przebicia i tak się stało. Za sprawą rozegranych, uwaga, 2 meczy w pierwszym zespole. Od początku sezonu zasiadał na ławce rezerwowych w meczach ligowych, co już było lepszym rezultatem niż w Londynie, jednak już na starcie ligi stała się ciekawa rzecz. Podczas 4. kolejki Ligue 1 w meczu z Mans Marcin wyszedł w pierwszym składzie. PSG wygrało to spotkanie 2-0. Bułka zachował czyste konto, a jego nota za mecz wynosiła konkretne 7,1. W mediach wywołało to lekkie poruszenie i w sumie nic dziwnego. Nieczęsto zdarza się, że Polak bez żadnego doświadczenia meczowego tak o znajduje się w wyjściowej 11 mistrza Francji w ligowym starciu. Jednak jeżeli ktoś poczuł w tamtym momencie większy optymizm, to chyba nieco się zawiódł, bo to był ostatni jego mecz w tym sezonie. Jeżeli chcemy doszukiwać się jakichś pozytywów, to Marcin był już całkiem często powoływany na ławkę rezerwowych jako pierwszy zmiennik bramkarza i tym samym, co ciekawe, znalazł się w kadrze meczowej, uwaga, finału Ligi Mistrzów w 2020 roku i tym samym odebrał srebrny medal za te rozgrywki. Jednak chyba nie o to do końca chodziło. Do tego momentu w historii Marcin rozegrał jedynie 2 mecze w pierwszej 11 głównych drużyn. Pierwszy wam opisałem, drugi był przed jego odejściem w następnym sezonie. W Polsce media natomiast rozpisywały się nie o jego osiągnięciach boiskowych, bo takowych za wiele nie było, tylko o jego przeżyciach poza nim. O tym, że jego lista kontaktów jest bogatsza od Szczęsnego czy Lewandowskiego. O anegdotach związanych nie z jego karierą, a kolegów z szatni. Czy o już słynnym wypadku Lamborghini, który jak sam Marcin opowiadał, było niefortunnym zdarzeniem, które mogło tak naprawdę zdarzyć się każdemu, a samochód tylko spotęgował rozgłos i krytykę. Raczej mało kto spodziewał się, że łatka zawodnika, znanego jedynie z pozaboiskowych akcji i przysłowiowego odcinania kuponów, odejdzie od jego nazwiska. Dodatkowo dla kontrastu mieliśmy przecież w tym samym momencie dobrze rozwijającą się karierę innego zawodnika z tego samego rocznika, czyli Kamila Grabara. Ich kariery od 2019 roku bardzo ze sobą kontrastowały, a przecież wychodzili praktycznie z takiego samego punktu wyjścia. Grabara zaledwie pół roku wcześniej odszedł z młodzieżowej drużyny innego topowego angielskiego klubu, Liverpoolu. Jednak on już wtedy postawił na regularną grę w słabszym zespole i tak zdecydował się na transfer
transfer do drugoligowego Huddersfield. Tym wypożyczeniem można powiedzieć, że również wygrał pozycję pierwszego bramkarza w kadrze U21 Michniewicza. Dla ówczesnego trenera młodzieżówki kluczowa była regularna gra, a atuty techniczne, które chwalił u Marcina wypowiedzi dla Foodtrucka, nie zdołały przewyższyć nad jego pozycją w składzie, przez to jeżeli był już powoływany, to pełni jedynie rolę zmiennika Grabary. Ale zastanawialiśmy się, czy ty masz o nim dobrą opinię, bo słyszeliśmy, że nie za bardzo. Nie, właśnie przeciwnie. Wiesz, ja go bardzo lubię. Ja bardzo żałuję, że on nie gra. Umawialiśmy się, że on w stycznia później gdzieś grać, tak mi obiecał, no ale widzę, że nie poszedł. Wycanki. Nie, fajnie się odnalazł, wiesz, ja go nie znałem wcześniej. Na treningach się fajnie prezentuje, też w szatni się odnalazł, w tej drużynie. Wiesz, tam nie robi jakichś pretensji, że nie grał i tak dalej. Wiesz, no wiesz, będziemy szukać wiesz, zawodników, którzy grają, no bo on nie zagrał, on nic nie zagrał od 3 lat, nie? Bramkarsko, technicznie i jeśli chodzi o... Nie, wiesz co, on jest, on by mógł równie dobrze jako napastnik, że on świetnie technicznie, wiesz? Żeby gdziekolwiek, nawet trzecia liga francuska, to już dla nas jest jakieś zielone światło, że możemy go powołać, a tak, no, mamy problem, nie wiem, będziemy się zastanawiać. W tytule napisałem o przemianie Marcina. Ona nie była tylko związana z aspektami sportowymi, ale i również mentalnymi. Teraz, gdy słuchamy wywiadów z nim, to słychać dużo pewności siebie, ale pomieszanej z pokorą i stanowaniem. Odbiega to od jego wypowiedzi sprzed 3 lat na temat gry w młodzieżówce. Nie, ogólnie nogami... Tak jak powiedział, że 3 lata nic nie grałem, prawda? Ale no. Jednak 3 lata nic nie grałem, ale jestem lepszy od większości, którzy grają tam, więc tyle mogę powiedzieć. No tak. Co by było, jakbym zaczął grać, ale to nie zależy tylko ode mnie. Nie mówię, że ta pewność siebie w wywiadzie jest zła. Bardziej chciałbym tu zaznaczyć mentalne podejście do gry, jakie zauważył nawet sam zainteresowany. Tak Bułka opisuje samego siebie z tamtego okresu. Mi się wydaje, że tamten właśnie to był chłopak, a ten to już jest mężczyzna. Mhm. I mówiąc tak stricte boiskowo, ja też nie miałem takiego może otarcia się o granie w lidze z sezonu na sezon. Też nie patrzyłem z tej perspektywy, ale wiem, że dzisiaj jestem bramkarzem bardziej poukładanym. Wiem też dużo więcej, co robić na boisku, jak się zachowywać w poszczególnych sytuacjach. No i jestem lepszym bramkarzem. Marcin, chociaż spóźniony, to jednak również w końcu zdecydował się na przenosiny do drużyn, w których mógł liczyć na zdobycie minut. I tak najpierw trafił na pół roku do hiszpańskiej Kartageny, która nie była dobrym strzałem. A następnie już z lepszym skutkiem przeniósł się do drugoligowego Châteauroux we Francji, na taki sam okres. Tu można powiedzieć, że w końcu ruszyła jego kariera. Jednak dalej daleko mu było do renomy, jaką wcześniej zdążył sobie już wytworzyć jego kolega z kadry młodzieżowej Grabara. I tak przenosimy się do epizodu z Nicei, o którym nikt w życiu by nie pomyślał, że tak mógłby się potoczyć. Christophe Galtier. To dzięki temu trenerowi po raz pierwszy usłyszeliśmy dobre wieści na temat kariery piłkarskiej Marcina. To on postawił na Polaka jako pierwszego bramkarza w Copa de France i chyba nikt nie spodziewał się takich efektów. Bułka w 5 występach wpuścił jedynie 2 bramki. Jedną z karnego, drugą po ciężkiej sytuacji do obronienia. I tym samym przeprowadził Nicea przez wszystkie etapy turnieju, aż do samego finału, eliminując po drodze swój jeszcze ówczesny klub, z którego był wypożyczony, czyli PSG. Broniąc kluczowy rzut karny w serii 11. Tym turniejem zaskarbił on sobie sympatii kibiców, którzy chcieli sprowadzić do siebie Polaka na stałe. Tak też się stało. Po zakończonym sezonie 1 lipca 2022 roku został kupiony za zaledwie 2 miliony euro, co z perspektywy czasu okazuje się świetnym ruchem z rządu Nicei. Warto też wspomnieć, że tego samego dnia w klubie zaszła zmiana na miejscu trenera, a nowym szkoleniowcem został Szwajcar Louis Favre. Jednak pomimo odejścia pierwszego bramkarza Waltera Beniteza, Bułka dalej nie mógł liczyć na zostanie pierwszym bramkarzem na ligę, bo w tym samym okienku transferowym do klubu przyszedł doświadczony bramkarz z Leicester, Kacper Schmeichel, który wraz z 39-letnim Dante mieli być trzonem kadry na sezon 22-23. Jednak każdy był świadomy wieku Duńczyka i tym samym przygotowywali następcę, który miał zostać Marcin Bułka. Rozegrał on w tym sezonie 6 meczy, tracąc przy tym 7 bramek i zachowując jedynie jedno czyste konto. Nie był to znakomity rezultat, tym bardziej pamiętając jego wyczyny z poprzedniego sezonu w Pucharze Francji, chociaż tu jest drobna uwaga. Marcin po kontuzji, której doznał pod koniec 2022 roku, od lutego po jego powrocie miał już wtedy regularnie bronić bramki Nicei. Tak jednak się nie stało i do końca numerem 1 pozostawał Kacper Schmeichel. Jednak przed startem obecnego sezonu 23-24 można powiedzieć, że wszystko potoczyło się po myśli Polaka. Z klubem pożegnał się Lucien Favre, który podobno ze względu na wiek nie potrafił znaleźć języka z młodą szatnią. Marcin po spędzonych 2 latach w Nicei złapał bardzo dobry kontakt z szatnią, u której miał wsparcie, tak samo jak u kibiców, którym do końca nie spodobała się postawa Schmeichela, tak samo jak jego liczby osiągnięte w sezonie. No i chyba co najważniejsze, latem na miejsce tymczasowego trenera został sprowadzony młody i postępowy trener, Francesco Farioli.
Ale tu przechodzimy do kluczowego momentu, czyli okresu przygotowawczego przed sezonem 23-24. Schmeichel i Bułka dostali po 2 mecze w sparingach i jak Polak twierdzi, dalej nie wiedział, kto na następny sezon zostanie ostatecznie numerem 1 na bramce. Jednak jak sam mówił w kanale sportowym, czuć było gęstą atmosferę między Duńczykiem a zarządem. Najprawdopodobniej został on wtedy poinformowany przez zarząd, że dostanie on rolę rezerwowego dla młodszego Polaka, co nie spodobało się doświadczonemu bramkarzowi, który nie zgodził się na taką rolę. L'Équipe jeszcze w czerwcu donosiło o możliwości przejścia innego naprawdę doświadczonego bramkarza na miejsce Schmeichela, mistrza świata z 2018 roku, Hugo Lloris'a. Jednak Polak nie musiał się bać o konkurencję ze strony Francuza. Jak sam powiedział w wywiadzie pod koniec poprzedniego sezonu, przy losowym spotkaniu z Lloris'em, kiedy to po kontuzji nie dostawał szansy gry, Hugo powiedział do Marcina takie zdanie. Czemu nie grasz? To ty powinieneś być na bramce, a nie ktoś inny. To twoje miejsce i zobaczysz, że niedługo los się do ciebie odwróci i to ty będziesz na tym miejscu, bo na nie zasługujesz. Po pierwszej kolejce tego sezonu z Lille wszystko się wyjaśniło. Schmeichel zaczął już szukać nowego klubu, a we wrześniu jako pierwszy rezerwowy do klubu został sprowadzony doświadczony Włoch Sirigu, który nie miał konkurować o miejsce w składzie z Polakiem, a jego rola polegała na zabezpieczeniu pozycji w razie kontuzji. To skoro mamy ustalone, w jaki sposób Marcin został numerem 1 na bramce Nicei, to teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego on, jak i jego cały zespół notuje tak dobre wyniki w tym sezonie. Tu musimy przejść do kluczowej części całej układanki, jaką jest Francesco Farioli. Włoski szkoleniowiec rozpoczynał swoją karierę na pozycji bramkarza, jednak szybko zakończył swoją karierę ze względu na warunki fizyczne. Jednak nie miał zamiaru rezygnować z piłki i szybko zaczął się szkolić w roli trenera. Pisał różnego rodzaju analizy i artykuły, które publikował na Facebooku, a na jeden z nich trafił jego przyszły pracodawca i osoba, na której w dużej mierze będzie się w przyszłości wzorować, Roberto De Zerbi. W taki sposób Farioli zapoznał się z przyszłym trenerem Brighton i dostał od niego propozycję pracy jako trener bramkarzy Benevento i Sassuolo. Od początku stosował innowacyjne metody pracy. Nagrywał treningi, czy też zamieszczał kamerki GoPro przy zawodnikach w celu prowadzenia analizy. Od samego początku kariery starał się wprowadzać innowacyjne metody treningu i wyprzedzać trendy panujące w piłce. Jego późniejszym krokiem była Turcja, a tam osiągnął historyczny sukces klubu, czyli zajęcie 5. miejsca z Alania Sporem. Tym osiągnięciem zdobył uwagę zarządu Nicei, która na początku tego sezonu zdecydowała się na sprowadzenie do siebie Włocha. Jego gra z aktualną drużyną opiera się na długim konstruowaniu akcji od bramki i szukaniu luk do szybkiego wyprowadzenia akcji. Co ciekawe, w Alania Sporze ta gra wyglądała dokładnie odwrotnie. Był utożsamiany jako trener ofensywny, co pokazuje, że jest trenerem elastycznym i przygotowuje taktykę stricte pod drużynę, którą prowadzi, a nie odwrotnie. Aktualnie w projekcie, który prowadzi w Nicei, najważniejszym aspektem jest kontrola, cierpliwość i budowanie akcji od bramki. Gra ta wygląda, jakby Nicea każdy swój mecz rozgrywała w fazie pucharowej. Eliminuje ryzyko do minimum, co dla oglądających w pewnych momentach jest mało atrakcyjnym widowiskiem. Jednak tu są kluczowe wyniki, a one na chwilę obecną są ponadprzeciętne. Najmniej straconych bramek i druga pozycja tuż za PSG z pewnością wynagradzają styl kibicom francuskiego zespołu. Dlaczego jednak na wstępie powiedziałem, że Marcin jest kluczową postacią tej całej układanki? A to dlatego, że dla trenera Francesco Farioliego ta pozycja jest bardzo ważna w całej taktyce. Bułka jest jednym z rozgrywających, a w tym pomaga mu gra nogami, którą jak trener twierdzi ma opanowaną do perfekcji. Sztukę tą, jak bramkarz mówi, trenował z dużym naciskiem w poprzednich klubach. Bierze udział w budowaniu akcji, a z liczbą krótkich podań w ligę może z nim się jedynie równać Donnarumma z PSG. Dodatkowo zachowuje on dużą koncentrację pomimo, że przez większość meczu nie jest on zmuszany do interwencji, a to cecha, która wyróżnia już naprawdę najlepszych bramkarzy w Europie. I oczywiście nie możemy zapomnieć o najważniejszym, czyli obronieniu. A tu Bułka zdążył już zaistnieć w tym sezonie, na przykład broniąc 2 rzuty karne w jednym meczu z Monaco, co poniosło się naprawdę dużym echem na całym świecie. Można więc powiedzieć, że Marcin na ten moment znalazł się w idealnym miejscu dla siebie, w idealnym czasie. Ma trenera, który jest młody, rozumie szatnie i dla którego pozycja bramkarza ma duże znaczenie. Tu chyba najważniejsza kwestia, biorąc pod uwagę całą jego historię. Od samego początku postawił na młodego Polaka. W zaledwie pół roku od momentu regularnej gry wartość Bułki wzrosła ponad 2-krotnie, a czołowe kluby zaczynają interesować się sprowadzeniem do siebie Polaka. Tym razem jednak w roli podstawowego bramkarza. Jednak na ten moment Marcin odcina się od tych pogłosek i skupia się na grze w obecnym klubie. Poza warunkami do rozwoju i otoczeniem są przecież również wyniki. Bo na ten moment Nicea traci do lidera 5 punktów i jeżeli nie mistrzostwo, to gra w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów staje się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem.